Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj kolejna lekcja. Tym razem rozmawiamy na temat lektury obowiązkowej. Jest to Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza. Przed Wami autor, sam Melchior Wańkowicz. Wy powinniście już go znać i zapamiętać. Z powieści autobiograficznej, którą omawialiśmy z fragmentów tej powieści, omawianej na lekcji Ziele na kraterze. Ja w takim dosyć dużym skrócie przypomnę, że mieliśmy przedstawiony fragment losów rodziny Wańkowiczów, a konkretnie żony, która po upadku Powstania Warszawskiego wędruje przez Warszawę kolejnymi dzielnicami, wyznaczaliśmy trasę, aby ostatecznie dotrzeć na Żoliborz i zobaczyć, że ich dom, który nazwany jest w książce domeczkiem, ten domeczek zniknął. Po prostu został zrównany z ziemią i w tej chwili zamiast domu widzi same gruzy. Odniosę się również i przypomnę tytuł powieści Ziele na kraterze. To miało przede wszystkim symbolizować, że zioła jako symbol wiosny, odrodzenia, nowego życia pojawiają się nawet na kraterze, a krater to symbol wojny, ta złowroga lawa, która zalewa i niszczy wszystko na swojej drodze. I taką lawą była właśnie wojna. Wańkowicz przez ten utwór, przez ten tytuł i całą książkę dedykowaną swojej córce Krystynie chciał pokazać, że nawet w momencie zagłady, kiedy wydaje się, że świat zmierza ku końcowi, jest nadzieja, bo wzrasta ziele i daje nadzieję na to, że świat odrodzi się i wróci do normalności. Ale dzisiaj już przechodzimy do zupełnie innej książki. Jest to utwór Tędy i owędy. Jest to zbiór gawęd wspomnieniowych. Tutaj akurat Melchiora Wańkowicza poznajemy już nie jako eksperta od reportażu, ale bardziej od gawęd, ponieważ jest uznawany za jednego z najlepszych w tym właśnie gatunku. Sama gawęda, warto zwrócić na to uwagę i tym się dzisiaj zajmiemy, żeby przypomnieć pojęcie gawędy, a później również odniesiemy się do pojęcia anegdoty. Gawęda była pierwotnie opowieścią ustną, wygłaszaną w towarzyskich okolicznościach w trakcie biesiady. Odznaczała się bardzo otwartą kompozycją, swobodą w prowadzeniu wątku, powtórzeniami, licznymi zwrotami do słuchaczy. U Wańkowicza pojawiają się jeszcze elementy reportażu, bo opowiadania oparte są na faktach. My w literaturze znamy wielu gawędziarzy. Jednym z najbardziej znanych jest właśnie Wojski z Pana Tadeusza i na nim się na chwilę zatrzymiemy. Drugim takim gawędziarzem, którego Wy możecie nie znać, ponieważ trylogii Ani Krzyżaków nie czytaliście, jest Zagłoba. Ale my zajmiemy się gawędziarzem Wojskim, tym bardziej, że tu już go macie w tej chwili, gawędziarz Wojski z Pana Tadeusza. Egzamin próbny wczorajszy pokazał, że nadal jest problem z Panem Tadeuszem. Ja tylko chciałabym wyjaśnić polecenie, którego praktycznie nikt nie zrobił dobrze z osób piszących w Waszej klasie, a mianowicie w jaki sposób zamek Choreszków znalazł się w rękach Sopliców. Przypominam, było o tym mówione na lekcji, że zamek ten został przekazany przez Rosjan w ręce Sopliców w momencie, kiedy Jacek Soplica zabił stolnika Choreszkę. Był to taki rodzaj wdzięczności Rosjan za zabicie stolnika, który nie uchodził za przyjaciela Rosjan. Tak więc w ten sposób się on znalazł w rękach Sopliców. A teraz przejdźmy do tego Wojskiego. Wojski, jak widzicie tutaj na zdjęciu, gra na rogu.
dwa takie instrumenty w panu Tadeuszu się pojawiały. Były to cymbały, na których gra swój koncert Jankiel. No i Wojski, który gra na rogu i daje w ten sposób sygnał do polowania. Wy przypominacie sobie, że w panu Tadeuszu był taki asesor i rejent, którzy bez przerwy się kłócili o swoje psycharty i w trakcie jednej z takich kłótni właśnie Wojski w formie gawędy opowiada historię Domejki i Dowejki, czyli swoich dwóch sąsiadów bardzo skonfliktowanych z powodu tego, że mieli podobne nazwiska i wszyscy mylili ich. Dodatkowo upolowali niedźwiedzicę i kłócili się o to, kto tę niedźwiedzicę zabił. Wtedy Wojski postanowił rozstrzygnąć ten spór i zdecydował, że będą strzelać do siebie w pojedynku przez skórę niedźwiedzia. Wiadomo, gdyby stanęli naprzeciwko siebie, pozabijaliby się niewątpliwie, ale Wojski wpadł na pomysł, żeby skórę pociąć na pasy. I w momencie, kiedy rozciągnął ją na tej bardzo dużej odległości, Domejko i Dowejko, kiedy stanęli naprzeciwko siebie, no nie byli w stanie zrobić sobie krzywdy, ponieważ ta odległość była tak duża. I w ten sposób nasi bohaterowie pogodzili się. To taka najsłynniejsza, można powiedzieć, gawęda w literaturze, o której warto pamiętać. I czasami spotykamy się z odwołaniami właśnie do niej. A teraz wracamy już do naszego utworu, czyli do Tędy i Owędy Melchiora Wańkowicza. I teraz zapisujemy temat lekcji, w jaki sposób bohater Wańkowicza uniknął powołania do wojska. Tekst znajduje się w podręczniku na stronie 249 i tam już w takim wprowadzeniu dowiadujecie się, że przedstawiona sytuacja dotyczy momentu po wybuchu I wojny światowej. W przeciwnych obozach walczyli zaborcy Polski, zarówno Rosjanie, jak i Niemcy wcielali Polaków do swojej armii. Mamy, moi drodzy, narratora. Tak jak tutaj jest wspomniane pod jedynką, książka ma charakter wspomnieniowy, a wszystkie teksty łączy bohater, którym jest sam autor. Mamy Melchiora Wańkowicza, który opisuje w sposób bardzo lekki, humorystyczny, ciekawy to, co go spotkało właśnie przed komisją poborową. Wy z tekstem macie się zapoznać, dokładnie go przeczytać i zapisać pod tematem. Po pierwsze, pojęcie gawędy. Możecie wspomnieć o tym, że największym gawędziarzem był właśnie Wojski. Wpisujecie, dlaczego wybrał właśnie Melchior Wańkowicz formę gawędy. Po pierwsze, łatwiej czytelnikowi zrozumieć opisywane wydarzenia. Poza tym ta forma ułatwia analizę kontekstów społecznych, historycznych, kulturowych, które często nie były łatwe. Byliśmy w bardzo skomplikowanej sytuacji historycznej, zwłaszcza po wybuchu I wojny światowej, później w okresie międzywojennym, ale ta forma pozwala na taką właśnie łatwą i przyjemną dla odbiorcy analizę faktów. Chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na drugie pojęcie i też go sobie zapisujecie pod tematem, a mianowicie anegdota. Anegdota to krótka forma literacka zawierająca prawdziwe lub zmyślone opowiadanie o zdarzeniu z życia znanej postaci żyjącej albo historycznej lub z życia określonego środowiska czy grupy społecznej. Zwracam uwagę na to, że ma to dotyczyć znanej postaci, bo często pytania na egzaminie ósmoklasisty dotyczą tego właśnie, czym jest anegdota. Krótka forma, prawdziwe lub zmyślone, ale ciekawe, zabawne opowiadanie o zdarzeniu z życia znanej postaci lub też jakiegoś określonego środowiska czy grupy społecznej. Tak więc na ten moment zapoznajecie się z tym wszystkim. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do kolejnych spraw, które macie dzisiaj zrobić, a mianowicie dokładnie odczytujecie tekst i po przeczytaniu
odpowiadacie na podane pytanie. W jakiej sytuacji znalazł się bohater, czego chce uniknąć i do czego się posuwa? To mogą być odpowiedzi jednozdaniowe, nie ma najmniejszego problemu. Jaki jest stosunek bohatera do wojny? Teraz trzecie, tutaj w oparciu o to, macie o podane cytaty, macie wypisać cechy bohatera. Fragmentów z tekstu nie przepisujecie, tylko pod trójką piszecie cechy bohatera. Skoro dowiadujemy się, że w warszawskim mieszkaniu, założywszy opaskę na oko, nasz bohater w jakimś celu tą opaskę założył, w związku z tym jaką cechą charakteru się wykazał. Przepchnąłem się przez zbity tłum. Skoro to zrobił, jaki był? Naumiany byłem, jak się symuluje chorobę nerek. Skoro tak wypowiada się, to coś go cechuje. W tym mieszkaniu była jeszcze babka, pies i kot. I dotąd nie wiem, za kogo się mam modlić. Tutaj wyraźnie przez ten tekst przebija coś tam i tutaj widać, że nasz bohater ma pewne poczucie. Miałem 22 lata spędzone ze strzelbą i na koniu. Skoro tak o sobie mówi, to znaczy, że jakim był młodym człowiekiem. I po przeczytaniu tekstu dokonujemy jeszcze odpowiedzi na te pytania. To już jest czytanie ze zrozumieniem. Wybieracie 4A, 5B, 6C i te wszystkie odpowiedzi aż do końca w formie wiadomości zwrotnej wysyłacie do mnie przez Librusa. Dzięki temu będę wiedziała, kto słucha, kto analizuje. Moi drodzy, jeszcze ostatni fragment, ponieważ tam były pytania do czwórki, mamy jeszcze zadanie piąte, szóste, siódme, ósme. Wy spokojnie możecie sobie ten mój wykład zatrzymać, odpowiedzieć na te pytania i wszystkie odpowiedzi przesłać mi przez Librusa, przez wiadomość. Ja mam nadzieję, że po tej dzisiejszej lekcji przede wszystkim zapamiętacie formę gawędy, przypomnieliście sobie, czym jest anegdota, dodatkowo wzięliście pod uwagę fakt, że tędy i owędy jest to utwór Melchiora Wańkowicza, pisany stylem prostym, z ogromną dawką humoru. Czasami pojawiają się ciekawe anegdoty, różne historie, nie do końca prawdziwe, nie musimy zakładać, że na pewno tak było, ale myślę, że przez to sam utwór jest bardzo przyjemny do czytania. Melchior Wańkowicz, kiedy go wydał, od razu spotkało się to z ogromnym uznaniem jego czytelników i był to rozchwytywany bestseller. Ja myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do samodzielnej pracy.